Ja odwiedziłam w tym roku Radę Uczelnianą Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze. Oferty, jakie otrzymujemy, są zupełnie niewystarczające w stosunku do ilości absolwentów, którzy kończą naszą uczelnię, a wydaje mi się, że filia Akademii Ekonomicznej była między innymi powołana po to, aby zapewnić całemu regionowi dolnośląskiemu specjalistów w dziedzinach takich jak turystyka, gospodarka miejska i przemysł. Podjęliśmy się własnym sumptem opracowania ankiety wśród naszych kolegów, którzy ukończyli już studia i pracują. Ankieta ta wykazała, że wielu z nich jest zatrudnionych w przedsiębiorstwach, których profil działalności jest zupełnie odmienny od profilu studiów. No, słynny jest wypadek, kiedy nasza koleżanka po studiach magisterskich pracowała jako telefonistka w hotelu, dlatego tylko, że nie mogła znaleźć innej pracy. W końcu każdy sobie pracę gdzieś znajdzie, tylko chodzi o to, czy warto studiować ten kierunek, to znaczy ekonomikę turystyki, i czy mamienie nas atrakcyjnością samej turystyki jako kierunku, bo zawód jest, wydaje mi się, ciekawy, ma sens. W takiej sytuacji ludzie po prostu wykorzystują swoje prywatne dojścia, znajomości, jeżdżą po Polsce. Dla nas, jako reprezentantów organizacji studenckiej, jest to sytuacja niewygodna, gdyż my powinniśmy na miejscu załatwiać te wszelkie problemy związane z zatrudnieniem. Chciałbym wrócić jeszcze do ubiegłorocznej giełdy zatrudnień. Rozesłaliśmy do wszystkich przedsiębiorstw turystycznych z terenu województwa jeleniogórskiego i wałbrzyskiego zaproszenia na giełdę. Bez echa przeszły te zaproszenia w takich firmach jak FWP Zarząd Okręgowy w Szklarskiej Porębie, FWP Zarząd Okręgu w Karpaczu. Trudno mi powiedzieć, czy to są firmy aż tak dobre, że nie potrzebują wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Przez Miedzę graniczymy z województwem wałbrzyskim, które jest regionem nie mniej atrakcyjnym pod względem turystycznym. No i tam również nie garną się do zatrudniania nas. Potentat turystyczny, jakim jest przedsiębiorstwo gospodarki turystycznej Śnieżnik z siedzibą w Kłodzku, również nie oferuje nam takich miejsc, które dla nas byłyby atrakcyjne. Chociaż nie twierdzę tutaj, że zatrudnienie nas, absolwentów turystyki z Jeleniej Góry, postawi turystykę w Polsce na nogach. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że marnuje się olbrzymi potencjał ludzkich możliwości, umiejętności. Co roku 44 absolwentów opuszcza naszą uczelnię. Każdy ma jakąś wizję przyszłego przedsiębiorstwa. Zresztą to już jest w programie, że rozpracowujemy dokładnie, gdzie leżą błędy, co powinniśmy usprawnić. Trafiamy do takich przedsiębiorstw, które nam zupełnie nie odpowiadają, które złapaliśmy tak, żeby mieć po prostu pracę. I po paru latach jesteśmy zniechęceni i stajemy się zwykłymi urzędnikami. Postulowalibyśmy przeprowadzenie dokładnej linii podziału, gdzie mają być zatrudnieni absolwenci AWF-ów i gdzie my. Dotąd byli oni w sytuacji o wiele lepszej, ponieważ GKK FIT troszczył się o ich zatrudnienie planowe na odpowiednich stanowiskach. Tymczasem my własnym przemysłem błądziliśmy po całej Polsce.